Flaming różowy występuje w niektórych częściach Afryki, w basenach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Indiach i na Sri Lance. Do Polski przylatuje rzadko. Jego środowiskiem są płycizny, delty rzek, zalewy morskie oraz słone jeziora na stepach i pustyniach. Ptaki mają bladoróżowe upierzenie z nieco ciemniejszymi skrzydłami. Dziób i nogi są intensywnie różowe. Dziób, podobnie jak u wszystkich flamingów, wygięty jest w dół. Razem z językiem tworzy bardzo sprawny aparat filtrujący, umożliwiający pobieranie drobnego pokarmu. Rozpiętość skrzydeł sięga 1,5 metra, a waga dochodzi do 3 kg. Flamingi żywią się skorupiakami, larwami owadów, ślimakami, narybkiem oraz roślinnością. Gnieżdżą się w koloniach na otwartych przestrzeniach lub skalistych wysepkach. Gniazda budują z mułu na kształt ściętego stożka. Wysiadywanie jaj trwa około 4 tygodni. Pisklęta opuszczają gniazdo po kilku dniach, a po 10 umieją już pływać. Młode skupiają się w grupy, którymi opiekuje się kilka dorosłych ptaków. Flaming różowy jest gatunkiem chronionym konwencją waszyngtońską. W Chorzowie żyje 16 osobników.